miesiącu kwietniu bieżącego roku podczas pełnienia strażnika miejskiego i funkcjonariusza policji wspólnej służby otrzymali oni zgłoszenie od dyżurnego policji o tym, że w jednym z mieszkań na terenie Świebodzic najprawdopodobniej doszło do zabójstwa. Patrol udał się na miejsce, potwierdzili, ustalili sprawcę morderstwa. Okazał się nim około 60-letni mężczyzna, który zamordował swoją konkubinę, podając fakt i motyw ten, że chciał ją uspokoić. 29 maja bieżącego roku około godziny 11 otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca Świebodzic, że na peronie stacji PKP w Świebodzicach klęczy i modli się głośno człowiek. Strażnicy niezwłocznie udali się na miejsce, potwierdzili ten fakt, że faktycznie na peronie stacji PKP klęczał mężczyzna i głośno modlił się. W oddali było słychać nadjeżdżający pociąg. Strażnicy podeszli do niego, zapytali się, czym spowodowane jest takie dziwne jego zachowanie. Ten odpowiedział, że chce popełnić samobójstwo. W związku z tym mężczyznę ujęto i przekazano policji. Mężczyzną tym okazał się 42-letni mieszkaniec Jaworzyny Śląskiej. Dlaczego tak młoda osoba chciała popełnić samobójstwo? Myślę, że miała problemy typowo życiowe i prywatne. O tym też mówiła w trakcie dalszej interwencji. Uratował pan człowieka. Jak się pan czuje? Myślę, że ta osoba przemyśli to, co chciała zrobić i więcej tego czuje nie popełni. A jak się czuje? No, wykonywałem swój obowiązek.